Cześć! Prawie wszystkie wideorejestratory wymagają karty pamięci do zapisu nagrań wideo. Nielicznymi wyjątkami są modele, które mają pamięć wbudowaną na stałe, bądź kartę pamięci w zestawie podstawowym. Niemniej do zdecydowanej większości kartę trzeba dokupić osobno. Jaką kartę zatem wybrać? Krótka odpowiedź brzmi: nie byle jaką. Absolutnie nie warto oszczędzać na karcie pamięci i kupować pierwszej, lepszej, bądź po prostu najtańszej, albo takiej, którą mam po prostu w smartfonie, to sobie przełożę, bo niewłaściwie dobrana karta może, a właściwie na pewno będzie sprawiać problemy z poprawnym funkcjonowaniem wideorejestratora. W efekcie może się okazać, że kluczowe nagranie z trasy po prostu się nie nagra, no i będzie klops. Zatem odpowiedź na pytanie, jaką kartę pamięci wybrać do kamery samochodowej, jest nieco bardziej złożona i w tym filmie postaram się to wyjaśnić. Zapraszam! Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Na początek szczypta teorii, ale bardzo ważnej teorii. Otóż trzeba wiedzieć, że pod pewnym względem karty pamięci są jak opony samochodowe. Powszechnie wiadomo, że opony z czasem ich eksploatacji naturalnie zużywają się i trzeba je po prostu wymienić. Przy normalnej, miejskiej, spokojnej jeździe komplet opon może starczyć na dobrych kilka lat, ale jeżeli robisz duże przebiegi i jeździsz bardzo dynamicznie, no to opony naturalnie się zużywają, znacznie szybciej. Identycznie jest z kartami pamięci. Myślę, że nie jest to powszechna wiedza, tak jak o oponach, dlatego warto ją wyjaśnić. Karty pamięci microSD, podobnie jak inne nośniki typu flash, na przykład dyski SSD w komputerach, są ograniczone określoną liczbą cykli zapisu, co jest wynikiem naturalnego procesu zużywania się komórek pamięci przy wielokrotnym zapisywaniu i kasowaniu danych. Innymi słowy, dane na karcie pamięci można zapisać tylko określoną liczbę razy, po czym przestanie przyjmować kolejne dane i trzeba będzie ją wymienić. I teraz, gdy włożysz kartę pamięci na przykład do smartfonu, no to wracając do analogii oponiarskiej, będzie to odpowiednik takiej miejskiej, spokojnej jazdy, bo smartfon zapisuje dane na karcie pamięci relatywnie rzadko, więc prawdopodobnie szybciej wymienisz ten smartfon na nowy, niż karta padnie. Z kolei karta pamięci w wideorejestratorze to jest trochę tak, jakby mieć 20 lat, jeździć BMW E36 i driftować na każdym napotkanym rondzie. No to ten klimat. Wideorejestrator jest trochę jak takie E36 jeżdżące w kółko na rondzie, czyli zapisuje i kasuje, zapisuje i kasuje, zapisuje i kasuje, non-stop zapisuje i kasuje dane na karcie pamięci. A więc to naturalnie przyspiesza proces zużywania się komórek pamięci, więc i czas na wymianę tej karty także przyjdzie trochę szybciej. Jak szybko? Spokojnie, ta magiczna liczba cykli zapisu w komórkach pamięci jest dość wysoka, liczona w dziesiątkach lub setkach tysięcy i przeważnie karty spokojnie wytrzymują w swoim okresie gwarancyjnym, jeśli wiecie, o co chodzi. A tak serio, trudno jednoznacznie określić, bo to też zależy. 1, 2, 3 lata. Generalnie im więcej jeździsz, a wideorejestrator dłużej pracuje i nagrywa na karcie, no tym szybciej ona padnie. Po prostu. Dobra, teorię mamy za sobą, czas na konkrety. Najpierw, jaką pojemność karty pamięci wybrać? Generalnie im większa pojemność, tym dłuższa historia zapisu, zanim kamerka zacznie zapętlać nagrania, czyli automatycznie kasować z karty najstarsze pliki, zastępując je nowymi. Konkretną zalecaną pojemność można z grubsza uzależnić od zakresu nagrywania przez wideorejestrator. W kamerach nagrywających tylko z przodu absolutne minimum to 32 giga, ale optymalnie warto rozważyć jednak 64 giga. W kamerach na przód i tył jednocześnie polecam 128 giga lub więcej. Z kolei w kamerach 3, 4 i 5-kanałowych, czyli tych, które ogarniają także wnętrze i boki samochodu, warto zainwestować w relatywnie dużą kartę, na przykład o pojemności co najmniej 256 giga. A ile materiału zmieści się na karcie o określonej pojemności? I tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy m.in. od zakresu nagrywania, czyli to, o czym mówiłem, przód, tył i tak dalej, od rozdzielczości nagrywania, na przykład 4K, 2,5K, Full HD, czy kamera nagrywa także na parkingu i tak dalej. Generalnie można przyjąć, że jest to od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin zapisów pętli. Niemniej, dla każdego modelu wideorejestratora można to po prostu obliczyć, biorąc pod uwagę tak zwany bitrate. A co to jest bitrate? No tu niestety muszę znów wrócić do odrobiny teorii i uwaga, matematyki, więc tym, którzy nie lubili matmy w szkole, polecam od razu przewinąć tu. W dużym uproszczeniu bitrate oznacza ilość danych, jaką rejestrator zapisuje na karcie pamięci w jednostce czasu, na przykład w sekundzie, w ciągu sekundy. Im wyższa wartość bitrate, tym lepsza jakość nagrywanego obrazu, ale i też więcej danych zapisywanych na karcie pamięci. Bitrate wyraża się w megabitach na sekundę.
Przykładowo, jeśli kamera nagrywa z bitrate 25 megabitów na sekundę, to po przeliczeniu, czyli podzieleniu 25 przez 8 bitów, daje to 3,125 megabajtów na sekundę. Razy 60 sekund i wychodzi 187,5 megabajta na minutę. Potem dzielimy pojemność karty, czyli na przykład 128 przez 187,5 megabajta i wychodzi, że na takiej karcie zmieści się około 683 minuty, czyli ponad 11 godzin materiału wideo. Proste? Pewnie, że proste. Przecież każdy miał matmę w szkole, nie? Tutaj tabelka, która prezentuje orientacyjny czas zapisu na poszczególnych pojemnościach w zależności od bitrate'u. A skąd wiadomo, z jakim bitrate nagrywa kamera? To dobre pytanie, bo producenci prawie nigdy nie podają tego parametru wprost. Ale my w WR24 zawsze to mierzymy i podajemy w opisie funkcjonalnym każdej kamery. Co więcej, sprawdzamy, ile maksymalnie materiału wideo kamera zmieści na danej karcie pamięci, żeby zaoszczędzić Tobie tej skomplikowanej matematyki. No dobra, znów trochę zboczyłem w teoretyczną stronę, więc jeszcze raz, konkretnie, którą kartę pamięci wybrać? Co do zasady, warto rozejrzeć się za kartami pamięci typu Endurance, czasem zwane Industrial albo jakoś podobnie. Są to karty dedykowane do urządzeń z ciągłym zapisem danych, czyli na przykład, zgadnijcie, w wideorejestratorach właśnie. Takie karty są trwalsze od zwykłych kart pamięci, ale w tym sensie, pamiętacie ten teoretyczny wywód na temat ograniczonych cykli zapisu w komórkach pamięci? No właśnie, to karty Endurance po prostu są w stanie wytrzymać znacznie większą liczbę cykli zapisu w porównaniu do normalnych kart. To nie znaczy oczywiście, że zwykłe karty nie nadają się zupełnie do wideorejestratorów, niemniej ryzyko jakiegoś problemu związanego z taką kartą jest wtedy po prostu większe niż w przypadku karty Endurance. A czy klasa i prędkość karty ma znaczenie? Tak, aczkolwiek nie jest to moim zdaniem czynnik najważniejszy. Zwróć uwagę, że karty pamięci typu Endurance wcale nie są najszybszymi kartami na rynku. Oczywiście im wyższa prędkość zapisu, tym lepiej. Natomiast generalnie wideorejestratory, nawet te najbardziej wypasione, praktycznie rzadko kiedy wymagają zapisu szybszego niż około 10-15 MB na sekundę, a to zazwyczaj bardzo spokojny zapas w większości kart pamięci. Teoretycznie wszystkie karty microSD wyglądają tak samo i teoretycznie będą kompatybilne z każdym urządzeniem, które posiada gniazdo na taką kartę. No niestety nie jest tak różowo. Bardzo istotnym problemem z poleceniem konkretnych kart jest fakt, że często karty pamięci z określonej serii czy danego producenta świetnie działają w większości wideorejestratorów, ale z jakiegoś powodu gryzą się z wideorejestratorami producenta X. I odwrotnie, producent wideorejestratorów Y odradza stanowczo stosowania kart pamięci producenta Z i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Niestety nie mam bladego pojęcia, jak wyjaśnić od technicznej strony te zależności. Przez ponad 10 lat istnienia WR24 przećwiczyliśmy już lekko licząc setki, jeśli nie tysiące kombinacji kart z różnymi modelami wideorejestratorów i właściwie nie ma na to żadnej reguły. Po prostu nie ma. Przykładowo, kiedyś karty marki Samsung z serii Evo były takimi pewniakami, które działały prawie zawsze i wszędzie i z każdą kamerą. Teraz okazuje się, że te same Samsungi, nawet te typu Endurance, w kamerach marki Vivo z jakiegoś powodu powodują problemy, ale działają bez problemu z kamerami marki 70Mi. Z kolei 70Mi nie lubią się z kartami pamięci marki Kioxia, ale Vivo nie ma z nimi problemów. Czemu tak jest? Nie mam pojęcia, naprawdę mózg pęka. Natomiast w międzyczasie niektórzy producenci kamer poszli po rozum do głowy i zaczęli oferować karty pamięci pod własną marką. Do tego ogólnie najlepszym wyborem, choć zwykle nieco droższym, będzie dobranie i dokupienie karty pamięci tej samej marki, co sama kamera. Ale tak ogólnie naprawdę ciężko za tym nadążyć, więc przygotowaliśmy taką ogólną tabelę rekomendacji kart pamięci do wideorejestratorów, a link do niej znajdziesz oczywiście w opisie. W tej tabeli szybko sprawdzisz, którą kartę pamięci dobrać do konkretnego modelu kamery, żeby uniknąć problemów. Dane z tej tabeli opierają się przede wszystkim na własnych testach, które sami prowadzimy, ale także na informacjach zwrotnych od klientów WR24. No i tabela obejmuje tylko kamery i karty, które znamy i które są w aktualnej ofercie WR24.pl. Co zatem, jeśli planujesz kupić kamerę spoza naszej oferty i dobrać do niej kartę samodzielnie? I nie obrażę się wcale, że oglądasz poradnik WR24, ale kupisz gdzie indziej. Także luz. Najlepiej kartę tej samej marki co wideorejestrator, natomiast jeśli takiej nie ma, wówczas szukaj polecanych wcześniej kart typu Endurance. Na przykład Samsung Pro Endurance, SanDisk, High Endurance i tak dalej. Ale przede wszystkim nie oszczędzaj i nie kupuj kart w super okazyjnych cenach.
zainwestuj w kartę uznanej marki z pewnego źródła, nawet jeśli ktoś na Allegro ma niby tę samą kartę za połowę ceny albo i taniej. Niestety wciąż można natknąć się i naciąć na podróbki, a to prosta droga do problemów. Jak widzisz, trudno jednoznacznie określić, jaką kartę wybrać do wideorejestratora. Mam jednak nadzieję, że pomogłem z grubsza wyjaśnić, na które aspekty zwrócić uwagę przede wszystkim. Karta pamięci jest krytycznym elementem każdego wideorejestratora. To na niej zapisywane są nagrania z trasy i cenny materiał dowodowy. Zatem nawet jeśli kupujesz najtańszy wideorejestrator, bo chcesz po prostu oszczędzić, to i tak nie warto oszczędzać na karcie pamięci do niego. Lepiej dołożyć kilka złotych więcej i mieć pewność, że nagranie z kluczowego zdarzenia na drodze będzie poprawnie na tej karcie zapisane. I z tą refleksją Cię tu zostawiam. Dziękując za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Wideorejestratory 24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.